Cześć, witajcie na moim kanale, jestem Kukman, a to jest pokaz systemu Batocera 39, czyli nowej wersji systemu Batocera. Mamy wersja 39.04.03.2024, dosyć świeża, no niestety ja nie byłem w stanie nagrać wcześniej tego materiału, widziałem, że się pojawiła, ale nie byłem w stanie. Widzicie, że mam to uruchomię na moim nuku 12 z procesorem i3-1220P i mam podpięty mój dysk 16 TB. 16, z czego tam 14 z hakiem jest dostępne na pliki. Chciałem Wam pokazać w tym materiale podpięty ten dysk i wyświetlone wszystkie platformy, jakie są, więc sobie możecie zobaczyć, co tutaj jest ciekawego, czego jeszcze na przykład nie mam. Nie mam Acorna Atoma. Wydawało mi się, że mam, może gdzieś mam roby, ale nie mam wrzuconych ich na dysk. BBC to jest, tak? BBC, British Broadcasting Corporation, Micro Computer System, Acorn Electron, Archimedes, Adobe Flash. Tutaj chyba mam gierki? Nie, na Archimedesa też mi się kojarzy, że mam, gdzieś są roby, muszę poszukać i dorzucić sobie. Amstrad CPC, Amstrad GX4000, APF Electronics, MP1000, tutaj coś mam w ogóle? Nie. Apple 2, Macintosh, Apple 2 GS, Daphne, mamy FBNeo, Atari 2600, Atari 800, Atari 5200, Atari ST, Atari 7800, Atari XE. Ja mam gdzieś romy do tego, nie wiem dlaczego ich tutaj nie widać. Muszę poszukać też. Atari Lynx, Atari Jaguar, UZBox, Astrocade, Sufami Turbo, Wonderswan, Wonderswan Color, Gamate. Atari to nie jest Atari, to jest Lynx, komputer Lynx. Casio PV1000, Future Pinball, ColecoVision, Adam, Commodore PET, Commodore VIC-20, Commodore 64, Commodore Plus 4, Commodore 128, Commodore Amiga 500, CD-TV, Commodore Amiga 1200, Amiga CD32, Cave Story, PDP-1, EasyRPG, Mugen, Ikemen, Arcadia 2001, to nie mam pojęcia, Mugena próbowałem wygrywać, jedną gierkę chyba to miałem, się nie chciałem jej uruchomić, coś pewnie źle robię, bo szczerze to mi nie zależy na tym, żeby to miało te Mugeny. Może kiedyś, bo pamiętam, że miałem fajne połączenie, jakąś taką wersję Mortal Kombat, że wszystkie postacie z całej serii były. Arcadia 2001, potem Mersona, Adventure Vision, to jest Game Pocket. Kurde, to też chyba miałem, nie wiem co się stało z tymi romami. Super Cassette Vision, Channel F, też nie mam. Kurde. Pico 8, TIC 80, Low-Res NX, Pixel, Wasm 4, Fuji FM7, Fuji FM Towns, Super Action, GP32, Game Master, Videocomputer, VC4000, Arduboy, Scum VM, Odyssey 2, Intel Vision, Vectrex, MS-DOS, MSX, MSX2, MSX2+, MSX Turbo R, Windows Installers. Tu przyznam szczerze, że też się nie bawiłem, nie mam pojęcia, co można na tym uruchomić. Xbox, pierwszy Xbox 360, Sam Kopol. Tu są screenshoty, to jest biblioteka. Moonlight. To jest, Moonlight to jest możliwość chyba uruchomienia właśnie ze streamu, czyli z chmury NVIDIA albo ze Steama jako Steam Link. Tak mi się wydaje, bo to chyba też na Switchu da się zainstalować. Triforce, NEC PC 8801, NEC PC 9800, PC Engine, PC Engine CD-ROM, Super Graphics, PC FX, Game Watch, NES, Famicom Disk System, Game Boy Two Players, Super Nintendo MSU1, czyli ze ścieżką dźwiękową, Super Game Boy, Stellaview, Virtual Boy, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Color Two Players, Nintendo 64DD,
czyli na dyskietki. To nie tak nie dziwne. Nintendo GameCube, Game Boy Advance, Pokémon Mini, Nintendo DS, Wii, Nintendo 3DS, Wii U, Flatpak, nie mam pojęcia co to jest, Panasonic 3DO, Philips Video Pack Plus, to też kurde gdzieś miałem z ROMy, paczkę ROMów, muszę poszukać, bo gdzieś na pewno mam, Philips CDI, Cannonball, Corsit TH, czyli no, ten Dame Hospital, tak? Ale to jest taka wersja robiona przez fanów, podobno fajna. Port Diablo też miałem, nie wiem dlaczego zniknął mi. Tu mamy Duke'a, Duke'em Nukem, GZ Doom, Lutro, też miałem Lutro, nie wiem co się stało. Bomberman, Open Beast Rage, to jest ten Mr. Boom, nie? Open Beast of Rage, czyli Open Bore. Porty, w portach ciekawe, to nic nie ma teraz. Wszystko wywaliłem na zewnątrz. Doomy, Rare, czyli widzicie co tutaj jest, niby Shadow Warrior, Duke'em i to jest Blood, ale mi się nie udało, Razer, nie udało się nic uruchomić z tej platformy, coś robię nie tak. Prince of Persia, szkoda, że nie wygląda tak jak tutaj na tym screenshocie. Quake 1, Half-Life, Rig Dangerous, Flashback. Tu jest The Force Engine, czyli gierki, które były robione na tym samym silniku co Dark Forces. Tego nie było chyba wcześniej, tak mi się kojarzy. Będę musiał posprawdzić, bo mam gdzieś Dark Forces, chyba na Steamie, więc spróbuję skopiować jakoś pliki i spróbować uruchomić. Tyrian, Abuse, Open Lara, tak samo muszę się pobawić, spróbować jakoś uruchomić. Seedox, SDL, Fallout, jedyneczka. Quake 2, Descent, Fallout 2, Quake 3 Arena, Zelda Classic, też gdzieś miałem romy, Return to Castle Wolfenstein, to mi się chyba udało uruchomić i ciekawostka, że jest Doom 3, Boom 3 i tego chyba też nie było wcześniej. Super Mario War, Hurricane, Wolfenstein Enemy Territory, Hydra Castle Labyrinth, nie mam pojęcia co to jest, i Wolfenstein 3D. Iron Fury, który bardzo ładnie działa też chyba na Raspberry Pi, o ile dobrze pamiętam. Commander Pygame. I tutaj mamy Visual Pinball, tego też nie widziałem wcześniej. Pinball X, Visual Pinball X, więc też będę musiał poszukać sobie jakieś romy. Atomic Wave SG-1000, czyli już wchodzimy na Sega, Sega Master System, Sega Mega Drive, Sega Game Gear, Sega Mega CD, Sega AM2 i tutaj Sega Pico, nie wiem czy są gdzieś romy do tego, ale poszukam tak z ciekawości, jestem ciekawy co to jest. Sega Saturn, Sega 32X, Sega Model 3, Sega Dreamcast, Sega Naomi, Sega Naomi 2, Sonic Mania, Sonic the Hedgehog 3, MSU, czyli Sega Mega Drive z, jakby z napędem dodatkowym, takie na siłę to zrobiono, żeby pokazać, że fani Segi Mega Drive też coś tam robią, tak jak przy SNESie zrobili, to tak samo przy Sega. Co ciekawe, że tutaj jest Sonic 3, a tutaj jest Sonic Retro i w Sonic Retro można uruchomić trzy pierwsze chyba części. To jest Sharp X1, Sharp X68000, ZX81, ZX Spectrum, Neo Geo, Neo Geo System, Neo Geo CD, Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color, Solarus, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation Portable, PlayStation 3, PS Vita, dalej nie wiem jak to uruchomić. Namco System 246-256. I tutaj już gierki się niektóre uruchamiają fajnie. Spectra Video i to jest coś nowego. VIS Video Information System. Nie mam pojęcia, muszę sobie poczytać o tym. To zrobiło Tandy. To też możliwe, że gdzieś mam romy do tego. Bo tutaj do tego Tandy mam romy. I do tego robiłem gdzieś romy. Nie wiem dlaczego, chyba na Recalboxie mam, muszę sprawdzić. Mi się kojarzy, że do tego Texas Instruments mam gdzieś romy. Commander Genius, Thompson, Tiger Game.com, Tommy Tudor, Otello Multivision, też mi się wydaje, że miałem, tak samo do tego, a tutaj nie mam, muszę poszukać. Steam, LCD Games, Video Game Music Player, TV Game Motion, nie mam pojęcia jakby to miało wyglądać, raczej ja wiem co to są konsolki, które się podpina
za pomocą jednego kabla do telewizora zazwyczaj są dwa czyncze, jeden obraz, drugi ten, drugi audio, a w kontrolerze są wrzucone jeszcze paluszki, albo dwa, albo trzy paluszki i tak się gra. Creative Vision Laser 310, nie wiem co to jest, jakiś komputer, muszę sprawdzić. Socrates, na Socratesa tego też kurde chyba mam gdzieś gierki. Paul Smile, mam gierki, znalazłem. Super Vision, Mega Duck, Super Mario Bros. I wszystkie gry. I tak to się prezentuje na PC-cie. Zrobię jeszcze, to jest krótki materiał, ponad 10 minut mi akurat mojego gadania wyszło, ale to jest taki krótki materiał, żeby po prostu sprawdzić, jakie platformy są. Nadal mi brakuje Atari Jaguara CD. Nie wiem, dlaczego oni w batocerze nie dodają tego. To jest dla mnie kompromitacja. W ogóle to był Atari Jaguar? Był chyba Jaguar. Jest Jaguar. Dlaczego nie dodali jeszcze Jaguara CD? Tego po prostu nie rozumiem. Szkoda trochę. Tej platformy brakuje z tych, co ja znam, tak? Bo nie oczekuję, że tutaj będzie PlayStation 4, czy tam nagle się pojawi, nie wiem, Xbox One. Nie, bo to jest trochę za wcześnie. Nintendo Switch. Myślałem, że się pojawił Nintendo Switch, ale po tej oferze ostatniej, która się pojawiła, że tam Nintendo żąda nie wiadomo jakiego odszkodowania od twórcy tego emulatora, to nie wiem, czy kiedykolwiek się pojawi na batocerze, bo to wydaje mi się, że twórcy batocery, czy tam Recalboxa w pewnym sensie może się będą obawiać tego. Na razie jedyny sposób, żeby uruchomić te emulatory z jakiejś takiej platformy, z systemu operacyjnego w cudzysłowie, to jest RetroBat i tam się działa to nawet przyzwoicie. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. W ciągu najbliższych, nie wiem, może jutro, może pojutrze pojawi się materiał odnośnie Raspberry Pi 5, jakie tam platformy są, bo wreszcie już jest oficjalna wersja też Batocery 39, którą można uruchomić na Raspberry Pi 5, a nie jakaś tam wersja beta. Więc uruchomimy sobie i potestujemy emulatory jeszcze raz, przetestujemy na oficjalnym wydaniu. Więc takie mam plany. Dodatkowo muszę nakręcić parę filmów odnośnie Recalboxa, mojej składanki. Jeszcze DC64 Mini mam do pokazania, co tam ciekawego, i coś kombinuję jeszcze z Dreamcastem, ale to z Dreamcastem, jak mi się uda zrobić to, co mam zamiar, to wtedy będę się chwalił. Na chwilę obecną podejmuję ryzyko i troszkę mnie czeka lutowania w Dreamcastie, więc albo się uda, albo się nie uda. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!